Te 256 rowerów zostało wystawionych na licytację. Każdy może w niej wziąć udział, z tym, że z tych rowerów 200 sztuk zostało podzielone na 4 pakiety po 50 sztuk. 56 rowerów możemy licytować indywidualnie, czyli jeżeli chcemy sobie licytować jeden rower, możemy 2, 3, 5, 15, jak chcemy. Jeżeli chcemy pakiet, to w całości 50 sztuk. Cena wywoławcza takiego roweru licytowanego, jeżeli chodzi o rowery indywidualne, to jest 61,5 zł. W pakiecie ta cena, jeżeli chodzi o przeznaczenie na jeden rower, jest nieco niższa, natomiast musimy wziąć cały pakiet. To wychodzi około 55 z haczykiem złotych. Jak to zrobić? Bardzo prosto. Pobieramy dokumenty z naszej strony internetowej, ZTM-owej. Wypełniamy te dokumenty. Bardzo ważne, żebyśmy wpisali mi nazwisko, maila, no i oczywiście podali naszą proponowaną cenę, którą będziemy licytować. I te dokumenty musimy dostarczyć albo do Kancelarii Zarządu Transportu Miejskiego przy ulicy Matejki 59, albo możemy to zrobić wrzucając te dokumenty do specjalnie przygotowanej urny w miejscu, gdzie te rowery obecnie stacjonują. Tam można przyjść, je zobaczyć, dotknąć, możemy wybrać. Można to zrobić dzisiaj. Dzisiaj, jutro bądź w poniedziałek. Licytacja kończy się we wtorek 21 marca o godzinie 12. O 13 otwieramy wszystkie oferty, no i wówczas będą zapadały decyzje, co dalej.